Witam Was, ja jestem Mateusz, a w dzisiejszym filmie Arkadiusz Milik po raz kolejny ratuje Napoli. Carlo Ancelotti komplementuje Polaka. Rozlosowano parę 1/8 finału Champions League, dojdzie do starcia gigantów. Kolejny gol Krzysztofa Piątka dla Genui, to on znowu prowadzi. Chińczycy wykładają fortunę za gracza Barcelony. A na koniec Leo Messi i jego kolejny rekord oraz uderzenie Marouana Fellainiego w meczu z Liverpoolem. Zachęcam Was do zasubskrybowania tego kanału i zapraszam do oglądania. Arkadiusz Milik ponownie zadziwia nie tylko Ligę Włoską, ale i cały piłkarski świat. W ligowym starciu w samej końcówce spotkania zdobył bramkę z rzutu wolnego, która zapewniła Napoli kolejne zwycięstwo w lidze. Mierzyli się oni na wyjeździe z Cagliari. Pierwsza połowa należała do gospodarzy. Napoli nie było nawet bliskie zdobycia bramki. Jeśli miałaby już ona paść, to na pewno szybciej zrobiliby to rywale. Po 45 minutach mieliśmy wynik 0-0. W drugiej części meczu gracze Napoli zaprezentowali się ze znacznie lepszej strony. Przejęli inicjatywę na boisku i to oni kierowali grą. Szczególnie wyróżniali się dwaj Polacy, Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński. Obaj uderzali na bramkę rywali, ale minimalnie niecelnie. W 66 minucie po dośrodkowaniu w pole karne do piłki najwyżej wyskoczył Arkadiusz Milik. Po uderzeniu głową futbolówka trafiła w poprzeczkę i nieszczęśliwie nie wpadła do bramki, tylko na linię bramkową. Potem do samego końca Napoli atakowało, ale bezskutecznie. Przełamanie nadeszło dopiero w 91 minucie. Po faulu na Mertensie przed polem karnym został podyktowany rzut wolny. Do piłki podszedł Arkadiusz Milik i władował piłkę do bramki. Każdy z nas pamięta niewykorzystaną sytuację Polaka w meczu przeciwko Liverpoolowi. Wydaje się, że to tam był w o wiele lepszej sytuacji niż przy tym rzucie wolnym, no ale nie trafił. Znaczy trafił, ale prosto w bramkarza Liverpoolu. Gdyby wykorzystał tamtą okazję, to Napoli grałoby w fazie pucharowej Champions League, a tak trafili do Ligi Europy i w kolejnym meczu zagrają z FC Zurich. Po spotkaniu z Cagliari bardzo pozytywnie o Polaku wypowiedział się trener Napoli Carlo Ancelotti. Hierarchia jest ustalona, po tej stronie Arek musiał podejść do tego wolnego, a Mertensa i tak nie było. Milik to poważny facet, który potrafi sobie radzić z trudnymi sytuacjami. Dziś o godzinie 12 w szwajcarskim mieście Nyon doszło do losowania fazy pucharowej do Ligi Mistrzów oraz Ligi Europy. Już wiemy, że nie zabraknie wielkich hitów na tak wczesnej fazie rozgrywek. Schalke Manchester City, Atletico Juventus Turyn, Manchester United Paris Saint-Germain, Tottenham Borussia Dortmund, Olympique Lyon FC Barcelona, AS Roma FC Porto, Ajax Amsterdam Real Madrid, Liverpool Bayern Monachium. Chyba każdy z nas czeka na trzy spotkania. Pierwszym jest oczywiście starcie Liverpoolu z Bayernem Monachium. W pierwszej kolejności to Lewy i spółka udadzą się na Anfield. Jak napisał na Twitterze Lewandowski, to będzie fantastyczna bitwa. Bayern wyszedł z kryzysu, a Liverpool jest na szczycie Premier League. Spotkania zapowiadają się arcyciekawie. Kolejne starcie warte uwagi to Manchester United kontra Paris Saint-Germain. Myślę, że właśnie tak wygląda José Mourinho po obejrzeniu losowania. Czerwone Diabły znajdują się w głębokim kryzysie i nic nie wskazuje na to, aby ta sytuacja miała się poprawić. Ostatnio przegrali z Liverpoolem 3-1, a bramka honorowa padła po błędzie Alissona. PSG natomiast demoluje Ligę Francuską. Jak dotąd nie przegrali żadnego spotkania, tylko dwa razy zremisowali, a na koncie mają już 44 punkty. Najlepiej równowagę między tymi zespołami zobrazować tak. Neymar, Cavani, Mbappé kontra Lindelof, Smalling, Bailly. Spotkanie Atletico Madryt i Juventusu zapowiada się również ciekawie. Będziemy mieli przyjemność zobaczyć Wojciecha Szczęsnego w bramce Juve, który ostatnio wyrasta na jedną z kluczowych postaci zespołu. Atletico nie będzie łatwym rywalem, ale myślę, że Juventus z Ronaldo na czele powinni sobie z nimi poradzić. W końcu CR7 zawitał do Turynu po zwycięstwo w tych rozgrywkach. Krzysztof Piątek jest samodzielnym liderem klasyfikacji strzelców Ligi Włoskiej. Wyprzedza on Cristiano Ronaldo o jedną bramkę, którą zdobył w spotkaniu przeciwko AS Romie. Choć jego Genua zajmuje 16 pozycję w tabeli, to Polak jest liderem w pogoni o tytuł króla strzelców. Genua w tym sezonie zaliczyła tylko 22 trafienia, a 12 z nich to dzieło naszego rodaka. W meczu z Romą Piątek zdobył gola już w 17 minucie, gdy wślizgiem zaatakował piłkę. Udało mu się dobić ją do siatki po błędzie bramkarza. Choć jego drużyna prowadziła, to ostatecznie przegrała 3-2.
choć mogli pokusić się o remis lub nawet zwycięstwo, gdyż Roma nie prezentowała się z najlepszej strony. Wyścig piątka z Ronaldo trwa, a waszym zdaniem kto na końcu tego sezonu okaże się szczęśliwy? Dajcie znać w komentarzu. Zapraszam Was do odwiedzenia kanału KNTA Freestylers, tam do wygrania macie słuchawki JBL, naprawdę warto, link w opisie, a teraz przejdźmy dalej. Choć niedawno Malcolm zmienił bordo na FC Barcelonę, to nie oznacza, że pozostanie w niej na długo. Blaugrana miała otrzymać ofertę za Malcoma w wysokości 65 milionów euro. Jeden z klubów Ligi Chińskiej zdecydował się wyłożyć aż tyle za Brazylijczyka. O Malcolmie tego lata było głośno, ale nie tylko za sprawą jego dobrych występów w lidze francuskiej, ale także zamieszania związanym z transferem. Był już dogadany z AS Romą i do sfinalizowania umowy pozostało przejście tylko testów medycznych w Rzymie. Tak się nie stało, do gry włączyła się FC Barcelona i zgarnęła 21-latka sprzed nosa Romy. Obecnie nie gra dużo w Barcelonie. Od pierwszego meczu dla Barcy, który miał miejsce 29 lipca, zagrał tylko 495 minut. Nie gra regularnie i mimo młodego wieku coraz częściej myśli o zmianie otoczenia. Nie ujawniono, jaki chiński klub stara się o gracza Barcelony, ale jeśli do transferu dojdzie, to zarobią na nim 25 milionów euro. Wielkie straty Legii Warszawa. Jak wiemy, po nieudanych kwalifikacjach do rozgrywek europejskich stołecznego klubu zabraknie w tych pucharach. Podobnie jak każdego innego polskiego klubu. Pierw pożegnali się z Champions League, a potem nie podołali w eliminacjach do gry w Lidze Europy. Powoduje to, że Legia Warszawa zarobi o wiele milionów mniej niż w sezonach, w których brała udział w międzynarodowych rozgrywkach. Wynika to głównie z praw do transmitowania meczów. W poprzednim sezonie Legia zarabiała nawet do 132 milionów złotych. W tym sezonie jest znacznie gorzej. Zarobią o około 100 milionów złotych mniej niż w latach ubiegłych. 29 milionów złotych. Na tą kwotę składają się głównie prawa do transmitowania meczów Ekstraklasy i Pucharu Polski. Spadły też dochody ze sprzedaży biletów oraz karnetów na mecze. W sezonie 2016-17 34, a obecnie 22 miliony złotych. Spadły też wynagrodzenia dla piłkarzy. W sezonie 16-17 Legia przeznaczała na nie ponad połowę swojego budżetu, czyli 102 miliony złotych. Obecnie kwota ta spadła do niecałych 81 milionów. Co dalej z José Mourinho? Manchester United traci już 19 punktów do liderującego Liverpoolu. Zajmują szóstą pozycję w tabeli. W tym sezonie ich obrona wręcz nie istnieje, stracili już 29 bramek, czyli więcej niż przez cały poprzedni sezon. Nie możemy wskazać podstawowej jedenastki zespołu, nie mówiąc już o linii obrony, gdzie gra jest chaotyczna, niepoukładana i grał tam chyba każdy. Jednak Mourinho prawdopodobnie nie zostanie zwolniony przed końcem sezonu. Zwolnienie go kosztowałoby fortunę. Atmosfera w klubie jest napięta, piłkarzy nie cieszy gra. Przykro jest patrzeć na sera Alexa Fergusona, który widzi poczynania czerwonych diabłów. Leo Messi po raz kolejny zapisuje się na kartach historii. Całą swoją karierę spędził w Barcelonie i to daje mu możliwość bicia rekordów, szczególnie tych klubowych. Ma najwięcej ligowych zwycięstw w barwach Barcelony pośród wszystkich graczy, którzy kiedykolwiek grali dla tego klubu. Wygrał już 323 spotkania. Aby to osiągnąć, potrzebował tylko 432 spotkań. Oznacza to, że podczas swojej kariery na Camp Nou przegrał tylko 109 meczów. Ostatnio Liverpool podejmował na własnym stadionie Manchester United. Pokonali Czerwone Diabły 3-1, o czym mówiłem już wcześniej, ale nie wspomniałem o zmianie, jaką przeprowadził José Mourinho. Po pierwszej części spotkania boisko opuścił Diego Dalot, a w jego miejsce wszedł ulubieniec Mourinho Marouane Fellaini. A podczas swojego pobytu na boisku popisał się takim uderzeniem. Prawie go zabił. Na dziś to już koniec, zachęcam Was do zasubskrybowania tego kanału i ocenienia tego filmu. Wielkie dzięki za oglądanie, do usłyszenia!